Więc mamy nowe radio i teraz postaramy się przygotować, pokazać Wam, jak przygotować to radio do zbindowania. Adam, może Ty nam pokażesz. Więc trzeba wyłączyć tak, żeby wejść w menu. Tak, wchodzimy w menu, przytrzymując te dwa klawisze i włączamy aparaturę. Na ekranie widzimy menu wyboru modelu. W naszym przypadku jest to model 1. Przechodzimy dalej. Widzimy tutaj możliwość zmiany nazwy tego modelu. W naszym przypadku jest to SH. Dalej typ modelu, czyli Heli. Kolejnym etapem, możemy tutaj w tym miejscu zresetować model, ale na razie nie potrzebujemy. Tak. Trener, nie interesuje nas aktualnie to. Tro Recovery to jest funkcja, którą używamy w przypadku silników spalinowych, po prostu do gaszenia ich. Dalej, tutaj widzimy przyporządkowanie kanałów do danej funkcji. Nasz odbiornik jest 6-kanałowy, dlatego nie mamy AUX 2, który jest 7 kanałem, więc możemy go spokojnie wyłączyć. Przechodzimy do INH. I teraz jest, jak jest INH, czyli mamy wyłączony. Wyłączony, tak. Dalej gear. U nas będzie to sterowanie czułością żyroskopu, dlatego wybieramy żyro. Okay. Dalej, typ tarczy. T-Rex 450 Sport posiada tarczę typu CCPM, czyli 3 serwa co 120 stopni. Więc szukamy sobie, tak, i wybieramy 3 serwa 120 stopni. I dalej wróciliśmy do początkowego ekranu. Czyli przeszliśmy całą, że tak powiem, wstępną procedurę. Tak, tak. Okay. Możemy wyłączyć aparaturę. Dobra. Więc możemy przystąpić do procedury bindowania odbiornika. Z worka, którą otrzymujemy w zestawie z aparaturą bądź odbiornikiem, wpinamy pod gniazdo oznaczone BAT. Czyli batery. Tak. Następna wtyczka pochodzi od regulatora. Nią idzie zasilanie i wpinamy ją pod tro. Należy pamiętać, aby poprawnie włożyć tą wtyczkę do odbiornika. Z boku odbiornika mamy wskazówki, jak to należy podłączyć. Minus, plus oraz sygnał. Rzeczywiście, tutaj są od góry, jest plus, minus, więc... Ale mi zdarzyło się, przyznam Ci szczerze, podpiąć kiedyś odwrotnie i chyba nic nie powinno się stać. Tak, prawda? Nic się nie stanie. Jeśli zamienimy, to po prostu zamieni się nam sygnał z minusem, plus zostaje w tym samym miejscu, więc nie ma możliwości spalenia czy jakiejś innej. Po prostu nie będzie działać. Tak, tak, właśnie. Okej, co dalej? Czyli mamy podłączone zasilanie i włożoną zworkę do bindowania, do naszego odbiornika. Więc podłączam w tej chwili pakiet. Zasilanie. Jak widać, odbiornik jest w trybie bindowania, dioda bardzo szybko mruga. Teraz możemy przystąpić do włączenia aparatury. Musimy to zrobić z przytrzymanym guzikiem i włączamy ją. Dioda zgasła i zaraz zaświeci się ciągłym światłem. Teraz miga wolno. Zgasła i zaświeciła się ciągłym światłem. I możemy puścić guzik. Czyli w tym momencie mamy zbindowany już odbiornik z nadajnikiem. I tak, jedyne co nam teraz pozostało to wyciągnięcie z worki, ale przed tym lepiej wyłączmy zasilanie. OK, więc mamy zbindowany nasz odbiornik z radiem. Czyli co, chyba przyszedł czas na uporządkowanie tych kabli wszystkich. Tak, uporządkujemy je troszkę. Jak widać, kabel wychodzący z regulatora jest włożony pod gniazdo oznaczone na odbiorniku jako tro. Jest to kanał pierwszy. Kolejnym serwem, które wepniemy, jest to serwo przednie prawe. Wtapniemy je pod kanał drugi, czyli AIDE. Dalej. Kolejnym wejściem w odbiorniku jest LF. Jest to serwo tylnie, które jest umieszczone z prawej strony. To jest to serwo, tak? Tak, tak. Dobrze. Szukamy kabelek, to ten. Możemy wpiąć.
Dalej, root. Jest to nasze serwo ogonowe. Jest to kanał odpowiedzialny za serwo ogonowe, ale tutaj nie do końca, ponieważ musimy te serwo wpiąć do żyroskopu. Mhm. Możemy teraz wziąć kable. Czyli może wyjmiemy, rzeczywiście będzie, tak, będzie łatwiej i będzie to dosyć widoczne. Czyli serwo podłączamy, wpinamy do żyroskopu. A z żyroskopu wychodzą nam dwie wtyczki. Mhm. Wtyczka, do której wchodzą trzy przewody, jest odpowiedzialna właśnie za to serwo i to ją wpinamy pod root. Okej, okay, czyli router to jest właśnie ta wtyczka wychodząca z żyroskopu jednożyłowa. Jest odpowiedzialna za sterowanie czułością z aparatury i ją wpinamy pod gear. Czyli to jest ten kanał, który ustawialiśmy w radiu w i będziemy mogli, tak. W aparaturze i z aparatury będziemy sobie mogli ustawiać czułość tego żyroskopu. Tak, właśnie to tam. Dalej pozostało nam serwo lewe przednie. Mhm. To jest jego kabelek i wpinamy pod ostatni kanał oznaczony jako AUX 1. Ok, czyli mamy wszystko podłączone w tej chwili pod odbiornik. Tak, możemy przejść do wstępnych ustawień w aparaturze. No to bierzmy się do roboty. Przed przystąpieniem do dalszych ustawień odepniemy za chwileczkę zasilanie naszego silnika, tak aby zrobić to w bezpieczny sposób. Mamy tutaj oczywiście silnik bezszczotkowy, trzyfazowy. Myślę, że tutaj w zupełności wystarczy, jak odepniemy dwa z tych trzech kabli. Więc wypięliśmy już dwa kable zasilające nasz silnik. Jesteśmy gotowi do przejścia do następnego kroku w naszych ustawieniach.